Można zaznaczyć, że to nie my uchwalamy te rygory. Po prostu my uwzględniamy w swojej uchwale, że liczymy się z takim czymś. I no, chodziłoby o to, żeby już tego nie odwlekać, bo ta uchwała nam jest potrzebna. Myśmy kilka uchwał wcześniej podjęli, w którym te uwarunkowania nie były uwzględnione. I one, bo myśmy ich unikali aktywnie. I tam było jeszcze przytoczona nawet ustawa, jak to wszystko wygląda, że to od nas nie zależy. Po prostu my uwzględniamy swoją uchwałę, te rygory, które mogą być potencjalnie, a może jeszcze nie będą. A chodzi tu o nasze inwestycje, to jest z zakresu czy turystyki, czy ochrony środowiska, do czego potrzebna jest nam również ta uchwała, jak gdyby pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pana burmistrza. Panie burmistrzu, mam krótkie pytanie. Tutaj pisze lokalizacja zbiornika wodnego Brody Małe. A było trzy warianty, czyli że Brody Małe już przeszły, czy o co tu chodzi? Takie krótkie pytanie. Dziękuję. To znaczy, myśmy już ustalili, który. Ustaliliśmy, mi się wydaje, że była to konsultacja społeczna i każdy to zaaprobował, no bo trzeba się z opinią społeczeństwa liczyć i jeszcze to było jak gdyby wzmocnione opiniami fachowców. I teraz, jak tutaj pan nie będzie obszar tego burmistrzu? Proszę? Jak nie będzie obszar tego burmistrza? Obszar. To rozprowodny był w koncepcji jest około 30 hektarów. Tak, ale tu w trakcie opracowania z projektu budowlanego możemy tu zasugerować zwiększenie, zwłaszcza, że do zagospodarowania przestrzennego uwzględniliśmy akurat większy obszar. Większy obszar, także jest ta rezerwa pod większy zbiornik. A w tej chwili, tak jak wcześniej mówiłem, tu pan Mirek opracowuje ewidencję, wypisy działek, właścicieli, no i żeby przygotowywać teren pod tym projektem budowy, a później pod budowę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pana radnego. Szanowni Państwo, ja się wracam z uporem maniaka do pewnej sprawy. To my wiadomo, że procedur nie przeskoczymy. To tak ma się odbywać, jak się odbywa. Ja apeluję do panów radnych i do panów burmistrzów, że samo wywieszenie ogłoszeń czy w lokalnej klasie to nie załatwi do końca sprawy. Prawnie tak. Trzeba wyraźnie powiedzieć ludziom, że z produkcji rolnej od domu do lasu wypadnie za parę lat mnóstwo ziemi. A co to jest tego odbicie? No, plan musi uwzględnić wskazanie ośrodków odnowy wsi, wskazanie terenów do rozwoju turystyki. Będzie to ceną za wyłączenie z produkcji rolnej w tych obszarach. I społeczeństwo jakoś musi o tym wiedzieć, że to może nastąpić za 5, za 7, ale trzeba o tym ludzi informować. Ale to już jest. No. Konsekwencją naszej uchwały na pewno nie będzie to, bo konsekwencją no, innych zarządców. To po pierwsze. Po drugie, nie bójmy się takiego wyłączenia, że w wyniku jakichś tutaj nakazów decyzyjnych, czy jakichś no, rozstrzygnięć takich administracyjnych. Patrzmy gospodarczo, ekonomicznie załatwiane. Kto na przykład chciałby wyłączyć wszystkie łąki tutaj użytkowania? Czy ktoś naciskał na rolników? Czy ktoś im narzucił jakieś tam rygory? Nie. Samo się wszystko wyłączyło. I my się bójmy o to, żeby w ogóle sami rolnicy tego nie rzucili, bo na pewno nikt im nie zabroni uprawiać tej ziemi. Tu jestem w 100% pewien, że to z użytkowania rolniczego, użytkowanie rolnicze nie jest aż tak uciążliwe dla środowiska, nawet dla tych rygorów, zwłaszcza przy obniżonych teraz dochodach rolników i obniżonych tym samym działaniu środków, pestycydów i tak dalej. Także tego się w ogóle ja bym się nie bał. Tylko będzie tak, że boję się tego, że rolnikowi w ogóle się nie opłaci prowadzić gospodarstwa i tego mamy efekt, a nikogo nie zmuszam do opuszczenia tych terenów. Także do tego podchodźmy, no tak rozsądnie. Jeśli można. Proszę bardzo, proszę. Jeśli można, ja bym to też tak nie dyskutował tego formalnego toku postępowania, gdzie te urzędy uzgodnienia, powiadomienia są w formie obwieszczeń, ogłoszeń w prasie i tak dalej. Proszę sobie
przypomnieć, jaka wygląda sprawa z lokalizacją anteny telefonii komórkowej tutaj na kościele. Po prostu myśmy podali, tylko w sposób ogólnie przyjęty, poprzez wywieszenie tutaj ogłoszeń i jak się okazuje, jakie jest działanie. No, przez to są zainteresowani i tak dalej. Tak, to, tego typu wiadomości to się rozchodzą tutaj jakoś w społeczeństwie. Znaczy, ludzie już ci czytają i gazety, i czytają ogłoszenia. I tak ze swojej strony już na siedząco, żeby nas nie podejrzewać, że my chcemy robić na szkodę tutaj przedsiębiorców. Na pewno nie. My nie negujemy procedur, tylko chodzi o uświadomienie ludziom, że na przykład za 5 lat ktoś będzie chciał za torami, czy na brodach, czy w dzieliskach, czy na kotach posiać rzepak i nie będzie mógł, bo tych środków dostosowania obszar Natura 2000 przypadkowo będzie wyłączy, to i nie będzie mógł pryskać, jak nie będzie mógł pryskać. To nie będzie miał plonów i on to sam żyje. Tam natury takiej nie będzie. Tam mamy 17 arów natury jakiegoś nieużytku, którego i tak nikt nie będzie. Ekologiczne będzie. Tak, a tutaj na pewno nie. Na pewno nikt nie będzie ograniczać możliwości produkcyjnych. Natomiast proszę panów, ja proponuję, żebyśmy się bali tego hasła Natura 2000, bo tu się jest tego bali. Znaczy to nie jest tak, że pan Boris mówi, że na razie 17 arów tam na tej górze gdzieś daleko. Będzie czoło ptaków, jakichś zwierząt. Ale patrzcie tego trzeba. Ale są. No więc będzie sposób uzgadniania, dyskutowania, składania wniosków, zastrzeżeń i już teraz od razu do wszystkich tutaj apeluję, jeżeli ktoś będzie miał jakieś tego typu zastrzeżenia, uwagi, niech od razu wtedy, kiedy przyjdzie na to poradę, zgłasza. Bo to nie jest rozstrzygnięcie ostatecznie. Tak, że jest dobry. No więc ja wiem, że to było też na dyskusjach na komisjach, więc chyba to... Może zaraz się przekonamy, natomiast jeszcze wracając do tego przy okazji, jak ta informacja się zajmuje, bo pewne rzeczy rzeczywiście dochodzą już do ludzi za późno, albo jest tak jak potrzeba, bo wieś gmina wniesie, że gmina jako gmina, jako urząd wyraziła zgodę na lokalizację anten, tym razem już na wieży kościoła świętego Mikołaja, o czym ja już słyszę od jakiegoś czasu, chyba od listopada, albo od dwóch. My mamy, czy to nam się podoba, czy nie, decyzję o warunkach zabudowy wydać. A później, no to wiadomo, taka jest procedura. Więc właśnie ja o tym wiem, no i dlatego my tutaj wiemy, ale mieszkańcy nie wiedzą, interpretują to trochę tak. To dlatego, że jest taki tutaj problem, bo mamy już teraz, żeby samemu według swojej wiedzy oceniać, co jest plotką i po co ktoś jakąś plotkę wrzuca. No nie, no ale to tego to nie może... A zawsze się można dowiedzieć o konkretach. I myślę teraz jest czas, jak już mieszkańcy tutaj dłużej... Ale myślę, że strona internetowa pewnie rzecz też załatwia. Proszę bardzo, to jest chciałbym zabrać głos w sprawie tej uchwały. Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem odczytanej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jestem na stanowisku. Projekt uchwały nr 29 przez 177/09 Rady Miejskiej Przewodniczenia z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla burmistrza Szczebrzeszyna. Na podstawie ustawy z 8 maja 1990 roku o samorządzie gminy oraz na podstawie ustawy dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyznawać dodatkowe wynagrodzenie roczne dla burmistrza Szczebrzeszyna za rok 2008 kwotę 9215 zł 70 groszy brutto obliczonego według zasad uregulowanych w przepisami ustawy z dnia 12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szczebrzeszyna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Kroś. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. To znaczy, ja tak zapytam. Ale panie burmistrze, ja panu głosu nie udzieliłem. Ja tak, pan wybaczy, panie przewodniczący, nie mamy kontaktu wzrokowego. No tak, no. Proszę bardzo.
proszę bardzo, w jakiej sprawie pan burmistrz chciał zabrać głos? Nie, no ja chciałbym, bo tam przygotowana została ta uchwała, nie przeze mnie osobiście ktoś tam przygotował. I żeby ewentualna dyskusja, żeby ktoś tam się nie krępował, tylko jasno mówił, to może ja opuszczę tak na chwilę. Panie burmistrzu, ale to jest... Jak będzie nagrane. Panie burmistrzu, ale to jest tak jak z tą naturą 2000, to jest od góry. Przepraszam. Proszę bardzo, ktoś chciałby zabrać głos. Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję, proszę o przegłosowanie. Kto z panu radnych jest za przyjęcie, to proszę o przyjęcie.